Witajcie, kochani. Mówi dla Was Jagoda. i Marcin. Zobaczcie, co chcieliśmy dzisiaj Wam pokazać. Byliśmy właśnie z moją córką na strychu i znaleźliśmy dwa takie urządzenia, które się nazywają. Wiecie jak? Jagoda, wiesz jak? Wallman. Walkman. Tak, jest, zgadza się. Jagoda oczywiście prędzej nie znała tej nazwy, bo wiadomo, z racji wieku, ale już się poznała, także. Razem z córką chcemy właśnie Wam pokazać dwa oto takie sprzęciki, które mają około 30 lat na moje oko, z tego co kojarzę, i przez ten czas nie były w ogóle używane. Leżały sobie na strychu, właśnie wygrzebaliśmy, przetarliśmy lekko kurz tylko tutaj z góry. No i chcemy zrobić z Wami takie odpalenie po 30 latach. Do sprzęciku użyjemy takich też kaset, które leżały obok. Jest to oczywiście ręcznie nagrywana na kaseciaku kaseta Limp Bizkit, DJ Unton, to widzę, że to mojego brata. Pięknie zrobiona okładka. Kojarzycie, jak to się robiło kiedyś. I tutaj mam kasetę zespołu Prodigy. Tak jest. Także mamy tutaj takie płytki. Zobaczymy, czy to wystartuje. Tak więc zaczynamy. Dobra, musimy włożyć tutaj kasetki. Jagoda, proszę, przytrzymaj mi. Musimy włożyć oczywiście nie kasetki, tylko musimy włożyć najpierw baterię. Jest to naprawdę pierwsze odpalenie. Mam tutaj jakieś baterie, które powinny działać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to w ogóle wystartuje? No nie jest to łatwe. Czyby rozmiar baterii się przez te lata zmienił? Nie, chyba co. Nie. Chyba nie. Chyba nie, nie powinien raczej. Ale bardzo opornie to idzie. No wie. Dobra, co, zrobimy pauzę i ja zaraz to umocuję. Dobra, słuchajcie, nie udało nam się włożyć baterii zwykłych AA do tego Walkmana, ponieważ tutaj jest UM3 wersja baterii. Czyli ja nie kojarzę czegoś takiego, ale musiało się to zmienić przez te kilka lat. Tak więc tutaj brakuje dosłownie. Kurczę, pół centymetra, żeby ją włożyć. Już próbowałem na wszystkie sposoby. Tak więc ten sobie na razie odpuścimy. Spróbujemy to zrobić na tym drugim Walkmanie. Wydaje mi się, że on jest troszeczkę nowszy, bo tamten to jest mojego brata. Mój brat jest 4 lata starszy. On go tak pewnie dostał na pierwszą komunię świętą. I możliwe, że w tym okresie coś się zmieniło. A ten jest. W którym roku miałem komunię świętą? 2000, gdzie, 90 roku? Coś takiego, nie? Dobra, nie, nieważne. Odcinek jest podpisane, że to moje. No i tutaj spróbuję bateryjki. Jagoda, teraz znowu proszę Ciebie o pomoc, przytrzymanie tego telefonu. Dobra, i lecimy z bateryjką. Tutaj jest napisane 3AA, także powinno to pasować. To wszystko jest takie stare. Mam nadzieję, że to się nie rozpadnie, że uda nam się uruchomić. No, trochę krzywo tutaj. Dobra, wiecie co? Ja wkładanie baterii sobie odpuszczę. Zrobimy pauzę znowu i dogramy, jak będzie bateryjka w środku. Dobra, do tego Walkmana udało nam się włożyć baterię. Musiałem trochę popodginać tam blaszki, wszystko było takie zużyte. No i uwaga, w pierwszy start po 30 latach. Patrzymy, czy to cudeńko działa. Klapka oczywiście odpadła. Uwaga i jest, działa, 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 super. Dobra, odpalamy teraz kasetę. Co chcecie? Limp Bizkit? Dobra, lecimy Limp Bizkit. Nieważne, widzowie, co chcecie, ale nieważne, jeżeli nie My wybierzemy za was. chcecie. Dobra. No. Możemy? No, możemy. Dzięki, dzięki za pozwolenie. Dobra, lecimy. Jak widzowie pozwolili. Pozwolili, pozwolili. Na pewno. Wierzę was. Wierzę was. Dobra, i uwaga, Jagoda robi test, zakłada słuchawki i zaraz nam powie, czy słychać coś. Dobra, dajmy posłuchać widzom też. Słuchaweczki.
Oj, to chyba nie jest Limp Bizkit, słyszę. Chyba ktoś tu jakieś disco polo nam nagrał. Oj, nieładnie. Dobra, no to tyle. To tak jak widzicie, sprzęcik po 30 latach ożył. Spróbujemy jeszcze może drugi film dograć, jak uda mi się coś pomyśleć z tymi bateriami do tego. To jest disco polo! O nie, to my nie, to my nie. To jeszcze spróbujemy szybciutko może wystartować z Prodigy. Tata mi włączył disco polo. Dobra, puszczamy to, dawaj, słuchaj, zobaczymy, czy ta kaseta nie jest zepsuta. Albo Braindance. Piosenka po angielsku. Dobra, pokaż, pokaż. Co tu gramy? Dobra, na pewno to nie jest disco polo. Jakiś rap, ale nie wiem, czy to... Dobra, tak więc jest, jest. To najważniejsze, sprzęcik działa, tak jak widzicie. I chyba będziemy go testować coraz bardziej, trochę oldschoolowo. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy. Jagoda i Marcin. Bye. Dajcie lajka, jak wam się podobało i subskrybujcie i łapkę w górę. Tak jest, trzymajcie się, pa pa.